Witajcie, Bobasy. Powiem tak, recenzuję prawie każdą grę, w którą przychodzi mi zagrać. Czasem wracam do tych tytułów z czystego sentymentu, czasem na waszą prośbę, aby sobie przypomnieć daną grę, ale do Zombie Driver HD powróciłem, bo miałem ochotę na rzeźnię. I przyznam się wam bez bicia, że w oryginał z 2009 roku grałem, ale bardzo, bardzo mało. Było to tuż zanim mój stary PC uległ awarii i przestał mi służyć do gier. Zombie Driver HD natomiast wygrałem w konkursie w 2012 roku. Przepisałem go do konta Steam i tak po latach powróciłem do sieczki, jaką jest ta gra. Pierwowzór miał mieszane opinie. HD to zmiany, które wyszły grze na dobre. Zombie Driver to polska gra, która miała swoje problemy. Wersja HD jest już na tyle dopracowana, że grając w nią w 2021 roku dawała mi sporo frajdy. Na tyle zresztą, że spędziłem z tym tytułem 14,5 godziny, zaliczając wszystko, co jest możliwe w tej grze. A zawartości troszeczkę jest, co świadczy, że tutaj deweloper się przyłożył. Ale do wszystkiego powoli dojdziemy. Fabuła jakaś tam jest, ale nie jest ona ważna. Opowiada ona o losach pewnego taksówkarza, który znalazł się w mieście pełnym zombie. Samozwańczy bohater zaczyna współpracować z wojskiem, próbując tym samym załagodzić obecną sytuację, która wydaje się być po prostu beznadziejna. Do naszej dyspozycji oddano aż 31 misji. Jedne są dłuższe, inne krótsze. Są też takie, które będą nieco bardziej rozbudowane. Inne polegające na wykonaniu jednej prostej czynności, na przykład walki z bossem. Jedno jest pewne, że gra jest wciągająca. Całość kampanii jest do przejścia w 6-7 godzin, co jest naprawdę dobrym wynikiem jak na tego typu grę. I trzeba to zaznaczyć, że nie jest to wysokobudżetowa produkcja. Naszym celem jest wykonywać zadania zlecone przez wojsko. Ratowanie zakładników tych mniej i bardziej ważnych. Po likwidacji setek zombie w celu wykonania jakiegoś celu. Na przykład rozstawieniu specjalnych sensorów wypluwających specjalne chemikalia. Czy usunięciu zapór z samochodów buldożerem. Jeszcze w innej misji pojeździmy czołgiem w celu niszczeniu siedlisk potworów. Rozmaitość jest i to się ceni. W większości misji mamy dodatkowe, opcjonalne cele, które polegają na wykonaniu jakiejś czynności, np. ochrony białej limuzyny czy uratowaniu ważnej osoby, dzięki czemu odblokujemy nowe pojazdy, jak chociażby karetkę pogotowia, sportowe auto, wojskowego łazika oraz kilka innych wozów. Łącznie mamy ich 9 do wyboru. Jednak nie wszystkie są na starcie dostępne. Czasem trzeba coś zrobić, aby odblokować dane auto. Kampanie przechodzi się dość szybko, co tylko świadczy, że rozjeżdżanie i likwidowanie umarłych jest całkiem przyjemne. Dodatkowo w grze jest system kombosów, dzięki czemu eksterminacja zombie jest bardziej przyjemna. Strzelanie z miniganów, taranowanie bokiem, palenie, wysadzanie, strzelanie z działka o sporej sile rażenia. Do tego wszystkiego dojdzie jeszcze dopalacz, który ma różne zastosowania. Nie tylko przyspiesza nasz pojazd, ale stając tyłem do przeciwnika, może go nawet podpalić, kiedy startujemy z kopyta. Zombie likwidujemy w setkach, a nawet i w tysiącach, tak więc trup ściela się gęsto. Zapomniałem również dodać, że są też specjalne pojazdy, którymi pojeździmy tylko i wyłącznie w trakcie danej misji. Na przykład czołg albo ciężarówka wojskowa, wóz strażacki, którym będziemy mogli gasić pożary w jednej z misji, albo wcześniej wspomniany buldożer do spychania wraków samochodów i nie tylko. Każdy samochód, jaki mamy do wyboru w grze, cechuje się swoimi statystykami. Autobus zabierze do 48 pasażerów. Wóz sportowy jest szybki, samochód policyjny ma dobre przyspieszenie i pancerz, zaś prototyp wozu wojskowego ma najlepsze statystyki. Ale to nie koniec niespodzianek, jakie ukrywa Zombie Driver HD. Są jeszcze dodatkowe tryby, takie jak chociażby Horda, w której jeździmy po kilku mapkach z gry w ograniczonym rozmiarze, a naszym zadaniem jest jak najdłużej utrzymać się przy życiu. Im dłużej walczymy, tym więcej zombie pojawia się na ekranie, jak i broni czy ulepszeń. Dodatkowo w trybie Hordy są etapy, których na próżno szukać w kampanii, np. plaża albo stacja kolejowa.
Drugim i ostatnim trybem są wyścigi uliczne z innymi ludźmi. Do przejścia mamy kilka turniejów po kilku trasach. Całość przypomina Dead Rally. Strzelamy się oraz spychamy oponentów, innymi słowy, wszystkie chwyty są dozwolone. Same wyścigi to nie wszystko, bowiem dojdą jeszcze próby czasowe, polegające na przejechaniu jak największej ilości checkpointów. Eksterminacja to wyścig polegający na zabiciu jak największej ilości przeciwników w przeciwnych wozach oraz kilka innych trybów w turnieju. W końcu samo ściganie się do mety byłoby zasadniczo nudne. W trakcie naszej kampanii zbieramy pieniądze za wykonywanie zadań głównych oraz pobocznych, dzięki czemu ulepszamy nasze auto plus zwiększamy ilość naszej amunicji do 4 różnych broni. Jak gra graficznie wygląda, sami widzicie. Nie jest to jakiś kunszt pięknej grafiki, ale pograć można. Dodatkowo gra dostała wsparcie fizyki, dzięki czemu wiele obiektów można zniszczyć. Samochody, barierki, latarnie, skrzynie oraz wiele innych elementów. Wszystko to oparte o fizykę. Audio niestety tutaj furory nie robi i jest to najsłabszy element całej gry. Muzyka jest słaba, zaś same odgłosy zombiaków czy efekty dźwiękowe dupy nie urywają i jest po prostu średnio. Zombie Driver pamiętam jeszcze z czasów Xboxa 360, gdzie na Xbox Live kosztował wtedy 800 Microsoft Point. Była to waluta, którą kupowało się za prawdziwe pieniądze, po czym dokonywało się zakupu na daną grę. Jakie jest Zombie Driver HD? Według mnie to przyjemna gierka, można ją sprawdzić. Jeżeli rajcowało Cię Carmageddon oraz inne gry o zombie i taki miks Ci odpowiada, to ta gra będzie po prostu dla Ciebie. Tytuł ten jest na mocną 7. Polecam szczególnie, że sezon ogórkowy trwa w najlepsze. Od siebie chciałbym Was bardzo przeprosić, że recenzji w wakacyjnym okresie jest zasadniczo dość mało i jest sporo przerw. Jest to powiązane z tym, że mam ograniczony czas. Raz, że mam inne obowiązki, a dwa, że sam jestem graczem i nim powstanie jakaś recenzja, tytuł po prostu przechodzę od początku do końca. Wyjątkami są tutaj wyścigi czy bijatyki, gdzie aż tak bardzo nie trzeba się zagłębiać w przechodzenie tytułu. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Z kanału nie zamierzam zrezygnować, a żeby powstało kilka recenzji, potrzeba mi trochę czasu, a Wam cierpliwości. Tak więc bardzo Was proszę o wyrozumiałość. Na dziś to już wszystko. Niebawem postaram się spełnić Wasze prośby w postaci recenzji, które Wy wpisywaliście w komentarzach. Tymczasem zachęcam do obejrzenia innych starszych recenzji oraz subskrybowaniu i w szczególności komentowaniu. Dzięki za chwilę uwagi, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć!